Karol Krzeszowiec, dzień dobry, witam serdecznie w programie Gościniec Radia Września. Dzisiaj bardzo dobra wiadomość. Naszym gościem jest pan Bartosz Surdyga. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Bartosz kilka razy pojawił się na naszej antenie. Po raz ostatni robiliśmy materiał z panem. To był czerwiec, lipiec tego roku, a chodziło o waszego syna, o małego Franka, któremu tak naprawdę mieszkańcy powiatu wrzesińskiego bardzo pomogli. Co pan mówił przed chwileczką poza anteną? Tak, zgadza się. Na Franka zostało przekazane przez wszystkie akcje bardzo dużo pieniędzy i każda złotówka, która została na niego wykorzystana, została praktycznie mówiąc użyta w dobrym celu. Franek dzięki temu po prostu może chodzić. To jest właśnie to, że Franek może chodzić, to jest wynik ostatnich zabiegów i waszych dość częstych wizyt w Warszawie. Na czym polegały te, na czym polegała rehabilitacja ostatnia? Ostatnia rehabilitacja polegała na tym, że Franek miał dobierane dwie ortezy na obie nogi i rehabilitacja miała na celu nauczyć go chodzić w tych ortezach właśnie. Bo Franek do tej pory nie chodził, więc było dla niego to coś nowego. No i dla nas też. Franek ma 3,5 roku, tak? Tak, będzie miał 3,5 roku. 3,5-letnie dziecko. Ja myślę, że tutaj rodzice dzieci niepełnosprawnych wiedzą, jak potrafi brykać. Dla Franka to chyba odkrycie nowego świata troszkę. Tak, dosłownie. Ale jest tak zadowolony z tego faktu, że nawet rehabilitanci twierdzą, że mniej więcej 4 miesiące wystarczą w ciągłej rehabilitacji, żeby mógł zacząć chodzić samodzielnie. Bardzo dobrze słyszeć takie informacje. Rozmawialiśmy również poza anteną, że na razie nie planują państwo żadnych akcji dodatkowych, jeśli chodzi o zbieranie funduszy, bo to, co udało się zebrać, ta pomoc, która trafiła do was od mieszkańców Orzechowa w dużej części, prawda? To na razie wystarczy. Tak, zgadza się, ale to nie byli tylko mieszkańcy Orzechowa. Ogólnie można powiedzieć, że wszyscy mieszkańcy powiatu, nawet mógłbym powiedzieć, że nawet mieszkańcy całego kraju, bo pieniądze spływały z różnych części kraju, nie tylko z powiatu wrzesińskiego. I udało się za te pieniądze osiągnąć coś niebywałego. Franek zaczyna chodzić, a jakie są dalsze plany? Dalsze plany? Szczerze, na razie skupiamy się na tym, żeby Franek zaczął samodzielnie chodzić. Skupiamy się na tej rehabilitacji, a resztę zobaczymy dalej, co będzie. Bo co jest? Szczerze, nie wiemy dalej, jak potoczy się los Franka, ponieważ ta jego choroba genetyczna nie jest jeszcze do końca odkryta i nie wiemy, co przyniesie los. Lekarze też nie są w stanie określić. Nie ma takiego na tę chwilę lekarza, który jest nam w stanie powiedzieć, co dalej czeka Franka. Jak często musicie pojawiać się w Warszawie na rehabilitacji? Ostatnio pojawiliśmy się co 3 tygodnie, na tydzień bądź 2 tygodnie tam będąc. Teraz następną wizytę mamy pod koniec stycznia, taką wizytę kontrolną. Ta wizyta ma określić postępy Franka? Tak, ma określić postępy Franka i ma określić także, czy będzie potrzebna zmiana ortezy na chorą nogę. Mhm. Ortezy na większą, rozumiem, że przecież dziecko rośnie. Nie tylko na większą. Franek na prawej nodze ma założoną ortezę, która jest usztywniona całkowicie. A ma zostać wtedy, może inaczej, jak Franek zacznie chodzić już lepiej sam, rehabilitantka stwierdzi, że postępy idą w dobrą stronę, więc wtedy tą ortezę zrobi więcej ruchomą, żeby była większa ruchomość nogi. Wspominał pan wcześniej również, jeszcze gdy rozmawialiśmy poza anteną, że Franek przeszedł ważną operację, która pozwoliła mu też stawiać stopę w normalny sposób. Tak, dokładnie. W lipcu miał operację na prawą nogę. Był to zabieg, dość trudna nazwa, ponieważ to jest hemiepifizjodeza kości piszczelowej prawej, gdzie miał rozwarstwiane ścięgno piętowe. No i w zasadzie ta operacja pomogła nam w tym, że Franek zaczyna chodzić. Bo z jednej strony chciałbym z wami porozmawiać, a z drugiej strony mam takie rodzicielskie, żeby nie wchodzić wam w buty, w życie z butami, co nie? To nie są fajne tematy, tak mi się przynajmniej wydaje. Szczerze, może nie, że nie fajne, tylko czasami trudne. Dla nas ogólnie bardzo ciężkim tematem było przyjęcie do wiadomości, że w ogóle Franek jest chory. Ale jak sobie z tym radzicie w tej chwili? Po tych zbiórkach, po operacjach, po rehabilitacji?
Jesteście silniejsi, czy może sił wam brakuje? Nie, sił nam nie brakuje z tego powodu, że widzimy, jak wiele osób chce nam pomóc właśnie przez te zbiórki, wiele pieniędzy, które wpływa na Franka, i to okazane serce i wsparcie przez wszystkich daje nam bardzo dużo sił i bardzo dużo sił, żeby o Franka walczyć. I nie zamierzacie się poddać zresztą. Nie, nie ma mowy. Generalnie też jestem rodzicem, nie wyobrażam sobie, dlatego to jest dla mnie również i ciężki temat. Chociaż mam to szczęście, że moja dwójka dzieci nie ma takich problemów, ale ciężko mi się trochę postawić w sytuacji takiego rodzica i zastanawiam się, jakie to jest czasami może uczucie bezsilności? Tak, czasami pojawia się takie uczucie. Takie uczucie się pojawia tylko wtedy, kiedy jadąc do jakiegoś lekarza, który ma konkretnie wedle nas określić, co naszemu synowi jest, postawia kolejną diagnozę. I tych diagnoz, na przykład takich w ciągu jednego roku, pojawia się 10. I w zasadzie nie wiadomo, kogo się słuchać w tym momencie. To jest ta bezsilność. Nie wiadomo, co jest dalej, co jest przyczyną czego. A nie wiadomo, i ilość tych różnych diagnoz jest tak duża, bo choroba też nie do końca zbadana. Może dlatego, że Franek ma dwie choroby. Ma dziecięce porażenie mózgowe oraz tą chorobę genetyczną, czyli zespół mikrodeletii trzeciego chromosomu. I w zasadzie żaden lekarz nie potrafi dokładnie określić, czy jedna choroba zależy od drugiej i która jest tak w zasadzie odpowiedzialna za wszystko, co Franek ma. Zostaje nam tylko życzyć Państwu wytrwałości. Dziękujemy również, ja chyba w Waszym imieniu dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, którzy też się dołożyli do tego. Trzymamy kciuki za Was, za Franka i mamy nadzieję, że za kilka lat będziecie mogli poinformować, że dziękuję, wszystko w porządku. Też mamy taką nadzieję. Naszym gościem był Bartosz Surdyga, ojciec małego Franka, którego my również wspieraliśmy na naszej antenie i będziemy to robić. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również. 93,7 Radio Września. Najlepsze, polokalne.